Jasne, rozumiem to tak. Teraz zapytam takie bardziej personalne pytanie do ciebie. Jakie są takie plusy, minusy, blaski i cienie życia muzyka, który wykonuje muzykę, czy gra muzykę, po prostu który wyszedł ze swojej, w cudzysłowie, szafy, tak? To jest. Ja generalnie jestem osobą, która choruje na depresję od wielu, wielu lat. Też nie miałem łatwego dzieciństwa, więc to, co dała mi muzyka przede wszystkim, kiedy miałem tak około 15-14 lat i zacząłem to po prostu robić, bardzo się tym pasjonować, to właśnie ogromny zysk, jeśli chodzi o poczucie własnej wartości. Bo przedtem właśnie byłem wstydliwym dzieciakiem, który siedział gdzieś tam w tej szafie przysłowiowej, grał na tej gitarze, ale nie myślał, że to jest takie poważne. A później nagle zaczynasz mieć z tego fan. Grasz w pierwszym zespole z gościami, którzy mają 40-30 lat. Grasz jakąś chillową muzykę, ale nagle zaczyna to już twoja pasja, to twój taki motor do prowadzenia się w życiu. Niektórzy to traktują tylko i wyłącznie jak hobby, czyli gram, ale nie traktuję tego jak życie. Ja na przykład zacząłem to traktować jak życie, bo to tak naprawdę dało mi właśnie to poczucie, że kurde, to co robię, to ma jakąś wartość i że to ma jakiś sens. I tak bardzo zobrazowane mam to, jak każdy jeden zespół, kiedy nawet wyrzucali mnie czasami z jakiegoś zespołu, to znajdowałem nowy, jakichś nowych ludzi poznawałem. Aż w końcu padło na Okrutnika i tutaj do teraz gram z Okrutnikiem. Tak naprawdę to jest taki chyba mój najpoważniejszy projekt dotychczasowy. I też dzięki temu, że gramy, to nie tylko poznałem chłopaków, z którymi gram, tylko też poznałem ogromną ilość osób na koncertach. Tego się nie da opisać i to jest naprawdę ogromne szczęście. I taka pasja, czy to jest muzyka, czy to jest sztuka, i tak dalej, to jest zawsze ogromny motor i to jest coś, czego każdemu życzę na pewno, nie? Więc tyle bym mógł powiedzieć na ten temat, no. Rozumiem, to też to jest taka realizacja pewnych